Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Analog Fotopasja. Dzisiaj w roli głównej Canon AE-1 i Frankfurt nad Menem. Zapraszam. Premiera Canona AE-1 odbyła się w kwietniu 1976 roku i był to pierwszy aparat z mikroprocesorem. AE-1 wypuszczono w dwóch wersjach kolorystycznych: srebrna, taka stalowa, i czarna. I dziś do testów użyję dokładnie tej czarnej. Dziś do testów wybrałem dwa obiektywy Canona. Pierwszy to jest 50 ze światłem 1.8 i drugi to jest 70-210 ze stałym światłem 4. Obraz utrwalimy na Agfa APX 100. Canon AE-1 otrzymał swoją nazwę od automatycznej ekspozycji, Automatic Exposure. Jeżeli przestawimy obiektyw na automat, zrobi nam się z tego tryb preselekcji czasu i aparat sam dobierze przysłonę do czasu, jaki wybraliśmy. Żeby uruchomić Canona AE-1 potrzebujemy takiej baterii 6V, która znajduje się dokładnie w tej komorze. Bez baterii nie wyzwolimy migawki. AE-1 posiada czas od 2 sekund do 1/1000 sekundy oraz możliwość ustawienia ISO od 25 do 3200. AE-1 mamy także możliwość podglądu głębi ostrości po wciśnięciu tego guziczka. Patrząc przez wizjer AE-1, po prawej stronie mamy wskazówkę światłomierza, która wskazuje nam, jaką przysłonę powinniśmy aktualnie dobrać. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam Canona AE-1. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.